Dziękuję. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży po przeprowadzeniu w dniu 11 lipca 2012 roku pierwszego czytania rządowego projektu ustawy druk 495 o nadaniu Politechnice Radomskiej imienia Kazimierza Pułaskiego nazwy Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny imienia Kazimierza Pułaskiego w Radomiu wnosi, aby Wysoki Sejm uchwalił zawarty w druku 558 projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy tej uczelni. Zmiana nazwy tej uczelni została poparta uchwałą jej Senatu wyrażoną w uchwale z dnia 16 czerwca 2011 roku. Również przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Radomskiej imienia Kazimierza Pułaskiego oraz przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów Politechniki Radomskiej w pełni poparli zmianę uczelni na Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny imienia Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Pani Marszałek, Panie Posłanki, Panowie Posłowie. Chciałabym przedstawić uzasadnienie do projektu ustawy oraz osiągnięcia Politechniki Radomskiej. Prawo o szkolnictwie wyższym daje uczelniom spełniającym wymagania możliwość używania w swojej nazwie wyrazu uniwersytet, uzupełnionego przymiotnikiem lub przymiotnikami określającymi profil uczelni. Stosownie do powołanego przepisu nadanie nazwy uniwersytet uzupełnionej przymiotnikiem uzależnione jest od posiadania przez uczelnię sześciu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej czterech uprawnień w zakresie nauk objętych profilem uczelni. Uczelnia, o której mowa w projektowanej ustawie, spełnia kryteria związane z liczbą posiadanych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, to jest posiada cztery uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk technicznych, jeden w zakresie ekonomii i jeden w zakresie sztuk pięknych. Użyte w proponowanej nazwie przymiotniki określają profil uczelni, odpowiadają misji, strategii rozwoju uczelni, ponieważ Politechnika Radomska imienia Kazimierza Pułaskiego prowadzi kształcenie na wielu różnych kierunkach studiów, między innymi na kierunkach technicznych, humanistycznych, ekonomicznych, matematycznych, chemicznych czy artystycznych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w strukturze uczelni funkcjonuje Wydział Sztuki, którego początki sięgają 1995 roku, posiadający uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunkach malarstwo, grafika, architektura wnętrz, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Natomiast w 2009 roku w uczelni utworzony został Instytut Filologiczno-Pedagogiczny, w którym prowadzone jest kształcenie na kierunkach studiów filologia polska oraz filologia o specjalnościach angielska i germańska. W swojej szerokiej ofercie dydaktycznej Politechnika kształci również na kierunku pedagogika o specjalnościach pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna, profilaktyka społeczna i resocjalizacja oraz doradztwo zawodowe i wspomaganie rodziny. Nowa nazwa Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny imienia Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w precyzyjny sposób odzwierciedli zatem zakres działalności naukowo-dydaktycznej uczelni. Wysoka Izbo, podczas dyskusji na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wszyscy posłowie biorący udział w dyskusji zgodnie poparli inicjatywę zmiany nazwy tej uczelni. W swoim uzasadnieniu rektor Politechniki Radomskiej profesor Mirosław Luft stwierdził, że Politechnika Radomska jest uczelnią z 62-letnią tradycją, powstałą w 1950 roku jako jedyna państwowa uczelnia w regionie. Od tej pory następował jej intensywny rozwój. Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności regionu, powstawały nowe kierunki, nowe specjalności. Uczelnia uzyskała nowe uprawnienia doktoryzowania, o których wspominałam już wcześniej. Ostatnio również uzyskała dwa uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach budowa maszyn oraz transport. W wyniku reorganizacji uczelni w marcu bieżącego roku utworzono trzy nowe wydziały. Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny oraz Wydział Informatyki i Matematyki. Obecnie uczelnia posiada 8 wydziałów, 8500 studentów, 900 pracowników, w tym 500 pracowników kadry nauczającej. Wychodząc naprzeciw potrzebom regionu, uczelnia otrzymała nowe kierunki zamawiane w zakresie nauk technicznych: budowa maszyn, energetyka, inżynieria chemiczna, informatyka. Uczelnia może poszczycić się bogatą infrastrukturą. W realizacji jest jej informatyzacja, powstaje także Centrum Transferu Technologii.
Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego powstała hala technologiczna, w której będą prowadzone badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Pani Marszałek, Panie Posłanki, Panowie Posłowie, projekt ustawy zmienia dotychczasową nazwę Politechniki Radomskiej imienia Kazimierza Pułaskiego, a zatem swym zakresem obejmuje jedynie studentów i pracowników tej uczelni. Przepisy projektowanej ustawy nie są objęte zakresem prawa Unii Europejskiej. Ustawa nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkie koszty poniesie uczelnia, zaś w toku przeprowadzonych konsultacji do projektu nie zgłoszono żadnych uwag. Mając powyższe na uwadze, w imieniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wnoszę o uchwalenie przez Wysoki Sejm ustawy o nadaniu Politechnice Radomskiej imienia Kazimierza Pułaskiego nazwy Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny imienia Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Dziękuję.